Siema, ten nieogolony to Jacek. Ten też nieogolony, ale trochę mniej to Paweł. Witamy was na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj walczymy z echem w warsztacie i z jakością dźwięku, na którą ostatnio bardzo narzekacie. Zobaczcie, co wymyśliliśmy. Zapraszamy. Zapraszamy. Poradziliśmy się kilku osób odnośnie tego, jak poprawić jakość dźwięku, a jednocześnie uniknąć rzeczy, której bardzo nie chcemy robić, ale jeśli będziemy zmuszeni, to tak będziemy musieli zrobić, czyli zakupić sobie dwa mikroporty i mikrofony krawatowe. Chcieliśmy tego uniknąć. Ale jeśli będzie potrzeba, to tak zrobimy, tak? Więc to jest jakby pierwszy krok, który wykonujemy. Znowu jedziemy po kosztach. Słuchajcie, po naszej prawej stronie, to czego wy nie widzicie, a po waszej lewej jest ściana z okien. Ona po części generuje nam echo. To, że na tylnej ścianie, która jest z tyłu za kamerą, na chwilę obecną jeszcze prawie nic nie ma, z wyjątkiem tam kilku skrzynek i jakichś gratów, też powoduje echo. Nie mamy tutaj drzwi. Po lewej stronie od kamery jest po prostu otwór drzwiowy i echo z korytarza też robi swoje. Oczywiście na te echo cały czas narzekacie. Nam też to się nie podoba, dlatego się w końcu bierzemy za to. Jak zwykle postanowiliśmy przeoszczędzić. Tniemy koszta, no ale tutaj no nie da się znaleźć tego na świetniku, na kontenerze gdzieś. Wykorzystamy tła fotograficzne, które są strasznie tanie. Jedno nam zostało z poprzednich projektów, które realizowaliśmy. One są w takich belkach 1,60 na 5 metrów. Drugie Paweł poleciał, kupił 28-29 zł. 29 zł, tak. 29 zł, 5 metrów długa, 160 wysoka. Także jest sporo. Jaki jest plan działań? Otóż tak. Okleimy sobie całą szybę z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zminimalizować to echo, o którym ciągle mówicie i wy, i na które my zwracamy uwagę. Po drugie, dlatego, że narodziło nam się grono fanów w bloku obok i zaczynają do nas machać z okien, więc też jakby chcielibyśmy tego uniknąć. Bo się raka nabawił od tych papierosów. Na tylnej ścianie pomiędzy sufitem a tylną ścianą zrobimy takie małe zakole, żeby też tego kąta prostego nie było. I pod sufitem podwiesimy, żeby fana, która dźwiękowa się rozchodzi, ona się rozchodzi w każdą stronę, żeby po suficie też się zatrzymywała w danym miejscu. Dokładnie. Oprócz tego zasłonimy drzwi. Rady ekspertów, przypominamy. Tak jest, tak nam poradzono, więc tak zrobimy. Oprócz tego obsadzimy drzwi. Jeśli to nie pomoże, to pierwszą inwestycją zainwestujemy w mikrofon taki montowany na kamerę kierunkową, jeśli to też nic nie da. Wiem, wytłoczki jajek, każdy by chciał się tam pochwalić, no ale aż tyle jajek nie jestem w stanie zjeść. Nie, no ileż można jeść jajek, słuchajcie, no tak się nie da. To jest 16 metrów, wytłoczka ma 20 na 20 centymetrów, wchodzi tam 30 jajek chyba. Jeśli dobrze pamiętam, słuchajcie, no to może... Wszystkie kurniki obskoczyć na wsi, kurde. Może do 2020 nam się uda. Nie przedłużając, bierzemy się za robotę. Okna są drewniane, więc będziemy używać takera. Spotkamy się z wami za chwilę. Teraz zobaczycie w przyspieszonym tempie, co robimy.
Jesteśmy, robota zakończona. Efekt myślę, że okej, jak na taką szybką robótkę. Szybką i przede wszystkim niskobudżetową. Bardzo nisko. Kosztowało nas to niecałe 30 zł. Oczywiście wy nie będziecie tego musieli robić w swoich warsztatach, jeśli nie będziecie mieli zamiaru tam nagrywać czegokolwiek. Jak to wyszło? Powiedzcie nam sami, czy się jakość dźwięku troszeczkę poprawiła? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, dla nas my sami czujemy tutaj, jak rozmawiamy między sobą, że jest różnica. Już nie ma tego odbijania się takiego dźwięku jak na pustej hali. Zdecydowanie lepiej. No jakby nie było, zużyliśmy całą rolkę. Także... Tak, 10 metrów bieżących materiału, 1,60 m długiego, więc no jest to parę metrów. No i co? Myślę, że to się jeszcze ostatecznie poprawi bardziej, jak pojawi się z tyłu regał. Oczywiście co? Regał będzie robiony po kosztach. Pojawi się na pewno w najbliższym czasie, choćby z racji tego, że my nie za bardzo mamy się gdzie podzieć ze swoimi gratami. One tak leżą gdzieś tam po kątach. Na dzisiaj to chyba tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszamy do oglądania, do subskrybowania kanału. Tak, łapka w górę, subskrypcja, zapraszamy. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć. Cześć.